Marszałek Senatu Tomasz Grocki proponuje głębokie zmiany w służbie zdrowia. Chce je oprzeć o likwidację w Polsce kilkuset szpitali. Marszałek Senatu Tomasz Grocki chce zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Jego plan to likwidacja ponad 800 szpitali powiatowych. Mówi, że im mniej szpitali, tym wyższa jakość leczenia. W Polsce powinno być 130 około na 40 milionów, a jest prawie 1000. Bez ludzi, bez sprzętu, i jak tak będzie dalej, to nic z tego nie będzie. To słowa, które padły w trakcie kampus Polska przyszłości w Olsztynie. W ocenie marszałka powinniśmy wziąć przykład z Danii, która po przeprowadzeniu ankiety społecznej radykalnie zmniejszyła liczbę szpitali ze 132 na 16. Wypowiedź marszałka Grockiego jest szeroko komentowana, odniósł się do niej m.in. Janusz Cieszyński żeby złapać skalę 130 szpitali to mniej niż w Belgii, Czechach czy Austrii, nie mówiąc o krajach porównywalnej do polskiej wielkości. To właśnie szpitale powiatowe biorą na siebie ogromną odpowiedzialność w polskim systemie ochrony zdrowia, alarmuje były marszałek senatu Stanisław Karczewski. Marszałek Grodzki chce likwidacji ponad 800 szpitali, mówi o ich hybrydowym przekształcaniu. To ciągle polityka zwijania Polski, szczególnie powiatowej, i dyskryminacja mieszkańców mniejszych miejscowości. Ta totalna opozycja to prawdziwa udręka nie dla PIS, ale dla Polski. Stanisław Karczewski podkreśla, że Polski powiatowej i prowincji polskiej nie można likwidować. Polska powinna się rozwijać w sposób zrównoważony, dodał senator.